schronisko zostało wybudowane i przystosowane dla około 300, maksymalnie 350 zwierząt. W tej chwili liczba zwierząt nam dobija do się 700, czyli przepełnienie jest ponad dwukrotne. Mniej więcej od 70 do ponad 100 zwierząt miesięcznie potrafi do nas trafić. Miejmy świadomość, co w Radomiu się dzieje pod tym względem. Liczba zwierząt biegających wolno, czyli samych psów, kotów to nie jest w stanie nikt nawet zliczyć. Wolno biegających psów, bez opieki, bez właścicieli, bezdomnych sięga blisko 2000, jak jest to szacunek. Ocenić, ilu jest wolontariuszy, ponieważ jakby na stanie, czyli wolontariuszy, którzy z nami mają podpisaną umowę, jest blisko 60-70 osób. Natomiast z uwagi na obowiązki domowe, na to, że młodzież się uczy, to tak cyklicznie bywa różna ilość osób. Pewnie w skali tygodnia to jest, myślę, nie więcej jak 20. Jesteśmy wolontariuszkami od miesiąca i bardzo nam się podoba, że możemy pomagać tym zwierzętom, tam się bawić z nimi. Znaczy, te psy są ogólnie cudowne, jak one skaczą na wszystkich, bawią się, chcą się przytulać, pieszczą się, to jest cudowne. Jestem wolontariuszką od ponad roku i ogółem tutaj przyjeżdżam co najmniej raz w tygodniu, zazwyczaj w soboty, ale jak tylko mam czas, to również na tygodniu. Wyprowadzam, sprzątam, czeszę i to jest w schronisku, a jeszcze w domu adopcja zwierząt, czyli zajmuję się wyadoptowaniem psów. Jeżeli pies jest gdzieś wyadoptowany, dajmy na to gdzieś Gdynia, Kraków, gdzie nie można po prostu dojechać do tego psa i spotkać się z nim, dzwonimy i pytamy, jak się pies zachowuje i ogółem rozmawiamy z właścicielem i to właśnie daje taką satysfakcję, że u psa wszystko ok, właściciele są szczęśliwi, pies też, dostajemy bardzo często zdjęcia w nowych domach, więc to jest cała satysfakcja i magia pomagania tego. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby to była decyzja przemyślana, żeby to zwierzę, które już raz się wycierpiało, bo takie głównie zwierzaki do nas trafiają, żeby już więcej nie mogło tego przeżywać po raz drugi. Także na pewno przeprowadzamy wywiad z osobą, która już zdecydowała się podjąć taką decyzję i adoptować zwierzę ze schroniska. A wywiad ten ma również taki cel, abyśmy dobrali odpowiednie zwierzę do potrzeb właściciela przyszłego, żeby właśnie sytuacja taka, że pies jest obciążeniem się powtórnie nie wydarzyła. Imię Azor. Ze schroniska był adoptowany, przyszedł do nas do domu, zadomowił się. Bardzo go lubimy. I drugiego pieska też mam adoptowanego, trochę wcześniej od Azora. Jest to suczka, mieszaniec owczarka niemieckiego z husky. Powodem adopcji jednego i drugiego zwierzęcia było przede wszystkim to, że bardzo lubię zwierzęta, no przede wszystkim psy. Adoptowane psy były już dorosłymi psami, ponieważ no Karusia miała około 3 lat, a Azor około 2 lat, no tak na ocenę lekarza. Także w każdym wieku właściwie można adoptować psa, tylko trzeba mu poświęcić troszeczkę więcej czasu niż szczeniakowi takiemu, którego się ma od lat dziecięcych, że tak powiem, u siebie w domu. No pierwszy pies dużo krócej się zadamawiał w naszych warunkach, w swoich nowych warunkach, ponieważ suczka Karusia nie była tak wyniszczona psychicznie. Może to trwało 3 miesiące, gdzie zadamowiła się bardzo szybko, bardzo dobrze jest jej na działce. O, w tym wypadku Azora bardzo długo się adoptował do nas, ponieważ był bardzo zniszczony psychicznie przez poprzedniego właściciela i prawie 8 miesięcy
musiałam go przyzwyczaić do nowych warunków, do nowego środowiska, do nowych właścicieli. I teraz po półtorarocznym pobycie u nas w domu jest w ogóle innym zwierzakiem. Jest pogodny, bardzo broni swojego środowiska domowego, domowników. Po prostu oddałby chyba życie za nas. Także... mieć psa w domu. Historia w sumie taka, że mama powiedziała, że znajomej się rozmnożyły psy i czy nie weźmiemy. Ja się ucieszyłam, no że okej. Ale to okazał się żart. A ja się tak uwzięłam i stwierdziłam, że ja chcę iść na wolontariat do schroniska, że jak nie mogę mieć psa w domu, to chcę tutaj. No i w tym momencie tak zostałam wolontariuszką, dokładnie 14 października 2010. Myślę, że każdy w nas coś ma takiego, że chce pomóc. Jeżeli ktoś ma do tego powołanie, że akurat psy, to bardzo zachęca, to jest sama satysfakcja. Jestem głosem tych, które nie mówią. Dzięki mnie będą mogły przemówić, aż uszy głuchego świata usłyszą o krzywdzie wyrządzanej słabszym w milczeniu. Tak, na pewno każda forma i każda inicjatywa, która temu schronisku przysporzy czegoś dobrego, jest przez nas bardzo mile widziana.